Dzisiejszy film będzie o BitLockerze, który nie pozwala uruchomić komputera, a dokładnie o tym, jak się go totalnie pozbyć. Generalnie wszystkie tego typu zabezpieczenia jak BitLocker w Windowsie czy Apple ID w Macach to dość oczywiście silne i skuteczne metody na niepowołane osoby. Ale problem zacznie się wtedy, kiedy coś pójdzie nie tak i zapomnimy prawidłowego hasła lub klucza odzyskiwania, albo system zostanie uszkodzony, bo jakaś aktualizacja niedokończona. I w tym momencie tracimy dostęp do komputera i zawartości dysku twardego. Najpierw się przywitam i za chwilę przejdę do rzeczy. Witam serdecznie i zapraszam do oglądania. Niedawno trafił mi się laptop z funkcją odzyskiwania BitLocker, który uniemożliwia prawidłowe uruchomienie systemu. Ta funkcja najczęściej włącza się, jeśli w BIOSie ktoś zmieni ustawienia bezpiecznego rozruchu lub gdy BitLocker wykryje nowe urządzenie na liście urządzeń rozruchowych lub podłączone zewnętrzne urządzenie magazynujące. Blokada ta jest o tyle uciążliwa, że nie dość, że nie pozwala uruchomić systemu, to nie pozwala także przywrócić systemu do fabrycznych ustawień. Nie wnikając dlaczego na tym konkretnym laptopie pokazał się BitLocker, postaram się go usunąć. Powiem od razu, że jeśli nie posiadacie klucza odzyskiwania, nie znacie hasła ani PIN-u, jesteście w czarnej dupie. Bo nawet system nie pozwoli Wam wyzerować komputera do fabrycznych ustawień. W momencie, kiedy będziecie próbowali przywrócić do fabrycznych ustawień, będziecie widzieć błąd. Jedyne, co możecie zrobić w takiej sytuacji, to zdjąć blokadę i zainstalować nowy system. Nie wykonacie tego tak od razu, a ja Wam pokażę najprostszy sposób, jak zdjąć blokadę BitLocker. Wchodzimy do konsoli odzyskiwania systemu, która za chwilę powinna otworzyć się sama. Gdy pokaże się okno z BitLockerem, pierwszy raz naciskamy klawisz Escape, czyli pomijamy wpisywanie klucza w oknie dialogowym BitLocker. Potem klikamy pomiń ten dysk, otworzy się okno odzyskiwania systemu. W oknie tym wybieramy rozwiąż problemy, następnie opcje zaawansowane, następnie wiersz poleceń. Co należy wpisać dalej w wierszu polecenia? Zawsze najskuteczniejsze są sprawdzone metody, czyli format C. Metoda oldschoolowa, która zawsze działa. Uwaga, ta metoda wiąże się z tym, że utracicie wszelkie dane na waszych dyskach. I pamiętajcie, wszystko co robicie, robicie oczywiście na własną odpowiedzialność. Lecimy więc dalej. Jeśli nie macie w tym momencie podłączonych żadnych pamięci zewnętrznych pod USB w waszym laptopie bądź to komputerze, to waszym dyskiem systemowym powinien być dysk C. Wpisujecie więc magiczne polecenie format C. System pokaże komunikat, że dysk zostanie utracony. Oznacza to oczywiście, że nie zostanie zniszczony, tylko wymazany, bo o to nam dokładnie chodzi. Potwierdzacie jest, że chcecie sformatować lub inaczej tak, jeżeli macie system po polsku i otrzymacie ładny komunikat, że szyfrowanie dysku i zaszyfrowane w nim dane zostały usunięte oraz że możemy ręcznie włączyć oczywiście funkcję BitLocker zaraz po skończonym formatowaniu lub po zainstalowaniu systemu. Proces formatowania potrwa dłuższą chwilę, więc możecie w tym czasie zająć się czymś innym. Od tego momentu macie odblokowany dostęp do waszego dysku. Po skończonym formatowaniu instalujecie system od nowa i cieszycie się nowym dostępem do komputera. Jedynym minusem tej metody jest utrata wszelkich danych na dysku, ale ja niestety nie znam prostszego sposobu na odblokowanie komputera, nie mając klucza odzyskiwania do funkcji BitLocker. I oczywiście na koniec mała podpowiedź z mojej strony, jeśli nie czujecie silnej potrzeby szyfrowania waszych danych, radzę nie włączać ponownie BitLockera, żebyście nie mieli takiej sytuacji w przyszłości. Po zainstalowaniu systemu możecie profilaktycznie sprawdzić, czy macie włączoną funkcję BitLocker lub wyłączoną. Klikacie w tym celu w lupę lub pasek wyszukiwania w waszym systemie. Zależnie co kto ma, wpisujecie tam trzy pierwsze litery, wystarczą bit i pokaże się odnośnik do ustawień zarządzaj funkcją BitLocker. Jak widać na moim przykładzie, funkcja BitLocker na moim dysku jest wyłączona. Niektórzy producenci sprzętów mogą włączyć tę funkcję przy zakupie komputera. To tyle w tym poradniku. Jeśli pomogłem, zostaw oczywiście łapkę w górę. Jeśli nie subskrybowałeś lub nie subskrybowałaś kanału, zrób to teraz ikonką na dole filmiku lub pod filmem. Dzięki za obejrzenie i do następnego.